Witam Państwa bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Obfity to był bardzo tydzień wydarzenia polityczne, dlatego od razu zaczynamy je komentować. Z nami na łączach jest Łukasz Brodzik, publicysta niedziela.pl. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, pozdrawiam z lotniska. Chciałbym powiedzieć, że z polskiego CPK, no ale niestety to inny hub w Europie i już bym chciał jechać szprychą do swojego miejsca zamieszkania, ale nie, chyba na to jeszcze musimy poczekać. Wciąż trzeba jeszcze przez inny kraj, jak rozumiem, do Polski. Dokładnie tak, przez Niemcy, no co tu dużo mówić. Niemcy na tym zgarniają cały ruch lotniczy i żeby pojechać do Strasburga, to właściwie większość ruchu odbywa się przez Frankfurt nad Menem. To miejmy nadzieję, że jednak uda się zrealizować tę wizję CPK i będzie można do stolicy europejskich instytucji lecieć po prostu z pod Warszawy. Panie redaktorze, zacznijmy jednak komentarze w tej porannej publicystyce, bo to niejako pierwsze podsumowanie na antenie Telewizji Republika mijającego tygodnia. Wiele działo się w sprawie posła i byłego wiceministra sprawiedliwości pana Romanowskiego. List Rady Europy do przewodniczącego Rady Europy, do prokuratora, nielegalnego prokuratora Dariusza Korneluka, w którym to przewodniczący Rady Europy stwierdza, że nie można uchylić immunitetu, nie można zignorować immunitetu, który przysługuje politykowi suwerennej Polski. Po raz kolejny wobec tego mamy potwierdzenie tego aresztowania, które de facto, jak już zdążono to określić kolokwialnie, było przeprowadzone na rympał. No tak, Rada Europy tutaj jasno zarysowuje te granice i państwo muszą swoją agendę wzmacniać, bo gdyby w tym przypadku jednym wyjątek zrobić, bo to jest Polska i tutaj można robić co się chce, no to byłby to precedens, który by później mógłby być wykorzystywany przez inne kraje, gdyby się jedna władza drugiej nie spodobała lub opozycja. Więc Rada Europy jasno staje na stanowisku, potwierdza to, przypomnijmy, a Donald Tusk uważa, że to są jakieś kruczki prawne, dzięki którym suwerenna Polska czy Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica próbuje je wykorzystywać do wyciągnięcia z aresztu człowieka. Tutaj stosuje się taką zasadę, że no dobrze, jeżeli ktoś siedzi w areszcie czy w więzieniu, to znaczy, że jest winny. Taką próbuje się tu narrację wytworzyć, ale robi się to po łebkach, robi się to bardzo nieuważnie i nagle wychodzi wielka, jedna wielka kompromitacja, do której przyznają się i którą zarzucają prokuraturze także politycy Koalicji Obywatelskiej w osobie Romana Giertycha. No i potem trwa jakieś gorączkowe odkręcanie całej sprawy, a Rada Europy na spokojnie, poczekajmy, wrzesień przecież będzie zaraz, wtedy się zbierzemy i ustalimy, co dalej z tym immunitetem, a na ten moment, panowie, zostawcie pana posła w spokoju. No właśnie, przytoczył pan redaktor tutaj ten słynny już tweet Donalda Tuska, w którym on powołuje się na, nie wiem, może swoje doświadczenia związane z filmami. Pytanie tylko, czy to były bardziej westerny, czy komedie romantyczne. Ale mowa jest tutaj o tym, że to sytuacja jak z filmu. I pytanie, czy jak z filmu jest sytuacja związana z wypuszczeniem z aresztu posła Romanowskiego, czy bardziej to samo aresztowanie i wokół tego sprawa jest bardziej filmowa i przeprowadzona przez nielegalną prokuraturę krajową, no w taki sposób właśnie. No niestety, patrząc na działania Donalda Tuska, to z jednej strony widzimy próbę wybielania samych siebie. Przypomnijmy, jest kilku posłów, czy już europosłów, na przykład pan europoseł Karpiński, który trafił z aresztu bezpośrednio do Europarlamentu właśnie w Strasburgu, którzy mają zarzuty, którzy mają świadków zeznających wobec nich, czyli chociażby pan były marszałek Senatu, pan Grodzki, gdzie tam po prostu w setkach świadkowie liczeni i którzy ciągle mając immunitet uchylają się od tego, by aresztu unikać. Czy do aresztu trafić, przepraszam. Natomiast tutaj próbuje się stworzyć taką narrację, że oto Zjednoczona Prawica ma wiele za uszami i to wiele oznacza tyle, że to są przestępstwa nawet natury zorganizowanej grupy przestępczej. Więc Donald Tusk próbuje zrobić z Prawa i Sprawiedliwości z suwerennej Polski mafię. Tą mafię trzeba wsadzić do więzienia,
A w związku z tym, dlaczego wy się czepiacie naszych posłów? Przecież Prawo i Sprawiedliwość jest gorsze. Taka narracja nie wytrzymuje próby czasu, nie wytrzymuje próby także tego, by zrobić to w sposób zgodny z prawem. No więc tu znów będzie panika według mnie i Donald Tusk znów będzie miał okazję do tego, by się wściekać. No dobrze, ale powstaje też pytanie, na jakim etapie powstały te opinie prawne, na które powołuje się, czy to minister sprawiedliwości, czy też inni. No, prokuratura powołuje się na opinie, przepraszam, że panu się wtrącę. Prokuratura się powołuje na opinie prawne przygotowane przez, czy na zlecenie z Ministerstwa Sprawiedliwości zostały wykonane. Czyli tutaj zupełnie jest taki obieg no, wątpliwy, ponieważ prokuratura powinna sama wystąpić o opinie prawne, a nie posiłkować się tymi, które Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i użyczyło, przekazało prokuraturze. To wygląda wszystko jakby politycy, bo przypomnijmy, Ministerstwo Sprawiedliwości, czy w ogóle cały rząd jest oczywiście kierowany przez polityków. I to mówienie, że trzeba teraz odpolitycznić prokuraturę, wsadzając tam pana Korneluka, a potem politycy z Ministerstwa Sprawiedliwości przynoszą im opinie prawne, według których oni powinni teraz skazywać innych polityków. No to brzmi już kuriozalnie, państwo ośmieszają się na oczach całej Polski i nie tylko, bo ta sprawa wychodzi za granicę i sami ci państwo ją tam wkładają, zarzucając Prawu i Sprawiedliwości, że ono próbuje tę sprawę wyciągać na tej międzynarodowej agendzie, bo przypomnijmy, we wtorek odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu właśnie przed siedzibą Rady Europy, gdzie państwo właśnie tłumaczyli, jaka kompromitacja i jak działa rząd Donalda Tuska. I tutaj oczywiście zarzuty wobec PiS-u, że jak to on wyciąga sprawy na arenę międzynarodową. Nie, to ci państwo sami, nie sprawdzając, że pan Romanowski jest osobą chronioną immunitetem właśnie przez instytucje europejskie, teraz nagle budzą się w tym, że w tej rzeczywistości, że to oni musieli te sprawy wyciągać właśnie do Europy po prostu. No właśnie chciałem wrócić do tych opinii prawnych jeszcze. Zastanawiam się, na jakim one zostały pułapie merytorycznym przygotowane, skoro przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pisze w tym liście do nielegalnego prokuratora Korneluka: chciałbym podkreślić, że rolą przewodniczącego zgromadzenia w tej sprawie jest potwierdzenie przywilejów i immunitetów zainteresowanego członka. No to co, osoby, które przygotowywały te opinie prawne, o tym nie wiedziały, czy zostały te opinie przygotowane po prostu, mówiąc wprost, na zamówienie polityczne? No, zwróćmy uwagę, że trzeba było w pewnym momencie, czy ci państwo się, tu pojawiały się te pytania, czy ci państwo się zagalopowali, zapomnieli, że jest ten immunitet? Wystarczyło przecież zajrzeć do Wikipedii i sprawdzić, czy pan Romanowski ma jakieś jeszcze funkcje, wobec których należałoby się zastanowić, czy można mu ustawiać zarzuty i pociągać go do aresztu, prawda? Więc gdy ci państwo, możliwe, że się zorientowali, trzeba było na szybko przygotować jakieś opinie prawne, które wskazywały, że nie, że ten immunitet Rady Europy to jest tylko na czas zgromadzenia, w międzyczasie to on nie obowiązuje, można pana aresztować, a potem to już, czyli to tak jak z tymi imigrantami, tak? Spuśćmy ich, a potem zobaczy się, co się zrobi. Działanie na takiej samowolce, na takiej też wolnej Amerykańce, jak to niektórzy mówią, ściąga kłopoty na rząd Donalda Tuska. I aż się dziwię, że pan Donald Tusk chociaż trochę nie sprawdza tych swoich ludzi, czy oni w ogóle są kompetentni do tego typu rzeczy. I teraz, wyciągając te opinie prawne, próbując się nimi zasłaniać, usprawiedliwiać, ci państwo mogliby, a może by wypadało zapytać samej Rady Europy, a nie bazować na swoich tak zwanych ekspertach. Tam chyba się żaden z profesorów nie podpisał, to też jest ciekawe. Tak. Opiniami. Nie ma tam osoby z profesurą. No więc właśnie, więc te opinie trzeba sprawdzać, trzeba ich pilnować i dlatego ważne jest, żeby w tych sprawach przyglądali się także dziennikarze, bo wyciąganie tego na światło dzienne powoduje, że ci państwo się cofają. Zobaczmy, jak szybko nastąpiło wypuszczenie pana Romanowskiego z... Panie redaktorze, jeszcze jest tutaj jedna kwestia, która może świadczyć o tym, że to jest wszystko jednak zemsta polityczna i przygotowywane wszystkie opinie właśnie na zamówienie polityczne, bowiem mąż jednej z
jednej z urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały już zatrzymane w sprawie Funduszu Sprawiedliwości właśnie, został między innymi zwolniony z pracy, a żeby było ciekawie, pracuje w jednej z niemieckich firm. I pytanie, czy tutaj nie wchodzą kolejne argumenty ku temu właśnie, że to wszystko na zamówienie polityczne, skoro już nawet rodziny zatrzymanych osób, które są podejrzewane o jakieś rzekome nieprawidłowości, są zwalniane z pracy, szykanowane po prostu. Odwróćmy sytuację. Gdyby to się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mielibyśmy masowe zatrzymywanie, szykanowanie ludzi, którzy są ze sobą powiązani, na przykład posłów jednej frakcji, na przykład urzędników i tak dalej, i tak dalej. Co by się działo, gdybyśmy o takich sytuacjach słyszeli? Cała Europa by się tu zjechała z obrońcami praw człowieka i protestowali, a rezolucje w Strasburgu właśnie, to by była jedna po drugiej uchwalane właśnie przeciwko Polsce. A tu nic, cisza, choć wydaje mi się, że tu powinna być ze strony rządu jakaś refleksja, że ten kordon sanitarny, medialny wokół Donalda Tuska przecieka, że te informacje się wydostają i teraz Donald Tusk nie będzie miał takiej swobody w robieniu, wybieraniu presji na rodziny, na całych, żeby ludzie tylko pękli, żeby już się bali, żeby już nikt więcej nam nie podskakiwał. Nie, tak nie będzie. Media będą to podchwytywać, media prawicowe jeszcze są, trzymają się świetnie i będą te sprawy pokazywać, więc Donald Tusk musi uważać na takie sprawy, bo każda taka informacja, o której pan wspomniał chociażby, że Niemcy zwalniają małżonka, czyli tak, pani nie zarabia, pan nie zarabia, rodzina nie ma na utrzymanie, nie mają z czego żyć, wywieramy na nich presję i niech w końcu pękną, niech tylko pójdą z nami na współpracę, wtedy damy im spokój. To wszystko tak wygląda. To wszystko nas prowadzi logicznie do kłębka, tak? Szukamy, gdzie mogą być przyczyny i Donald Tusk nie uniknie takich podejrzeń i musi na to uważać. Niech ktoś tylko nie spróbuje się uśmiechać. Uśmiechnięta Polska wraca. Drodzy Państwo, zmieńmy temat. Przenieśmy się zatem za ocean. Tam jesteśmy no, w środku, można powiedzieć, kampanii przed wyborami prezydenckimi, które już w listopadzie do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyścigu stoją Joe Biden, póki co jeszcze i prezydent 45. Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który mówił między innymi podczas tej konwencji o Zielonym Ładzie. Posłuchajmy tej wypowiedzi i za chwilkę wracamy do komentarza. Za prezydenta Busha Rosja zaatakowała Gruzję. Za prezydenta Obamy Rosja wzięła Krym. Za obecnego rządu Rosja chce zająć całą Ukrainę. A za prezydenta Trumpa Rosja nie wzięła nic. To oczywiście była wypowiedź o wojnach, o tym, jak to prezydent Trump stoi na straży spokoju i pokoju międzynarodowego, ale wróćmy jeszcze do Zielonego Ładu, bo ta kwestia również łączy nasze oba kraje, Stany Zjednoczone oraz Polskę. A potem zakończymy absurdalne marnotrawienie pieniędzy podatników, którego efektem jest tylko wzrost inflacji. Na nowe zielone oszustwo wydali tysiące miliardów dolarów. To oszustwo wywołuje presję inflacyjną, dodatkowo podwyższając koszta energii i mrożąc wszystkie te biliony dolarów, które nie zostały jeszcze wydane. Przeznaczymy te środki na ważne projekty. Drogi, mosty, tamy i zablokujemy bezsensowne zielone inwestycje. I pierwszego dnia wycofam nakaz zwiększenia sprzedaży aut elektrycznych. W ten sposób uratuję amerykański przemysł samochodowy przed całkowitym zniszczeniem, co ma miejsce teraz, oraz zaoszczędzę tysiące dolarów na każdym aucie, które kupią amerykańscy klienci.
I wracamy do rozmowy. Gościem Telewizji Republika jest Łukasz Brodzik, publicysta Niedziela.pl. Panie redaktorze, słyszeliśmy dwie wypowiedzi Donalda Trumpa z tego wiecu republikanów w Milwaukee. Można powiedzieć, że i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych idzie, albo już przyszło nowe, stare. Prawdopodobnie przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Z kolei w Unii Europejskiej nowa, stara szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak to wszystko ma się tutaj z naszej polskiej perspektywy? Można by powiedzieć, że i Polskę, i Stany Zjednoczone, mimo oceanu, który nas dzieli, łączy bardzo wiele, między innymi ta sprawa Zielonego Ładu. I dlaczego w Europie unijni biurokraci prą do tego typu rozwiązań, a w Stanach Zjednoczonych z kolei wszyscy biją o opamiętanie? No tutaj dobrze pan powiedział, ponieważ zobaczmy, co się dzieje w Europie. Jeżeli Ursula von der Leyen dla zdobycia swojego poparcia próbuje się przymilić zielonym, więc w momencie, gdy ona wygrywa wybory, wszystko zostanie po staremu, jak już wspominałem, ale tylko jeszcze bardziej będzie to wszystko robione. To zresztą było widoczne na zapowiedziach, o których mówiła w Brukseli Ursula von der Leyen na debacie kandydatów, na której też byłem obecny i której według niego definiowała, że na zielone inwestycje trzeba jeszcze więcej pieniędzy wydawać, a największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja, prawda, czy jej zapędy imperialne Putina, tylko skrajna prawica. I z drugiej strony w Europie, w państwach członkowskich wygrywają, czy zdobywają większość, czy zdobywają coraz większe poparcie partie prawicowe. Więc widać, że ten od dołu ludzie rozumieją, do czego prowadzi nas Zielony Ład, do czego nas prowadzi polityka europejska, a unijni biurokracje zdają się zamykać uszy i w ogóle na to nie zwracać uwagi. Teraz zobaczmy, co się dzieje w Ameryce. W Ameryce w sondażach wygrywa człowiek, który kieruje się zdrowym rozsądkiem. Wie, że ta transformacja energetyczna, przepraszam państwa za efekty specjalne, ale jestem na lotnisku, przypomnę, i to niemieckim. Natomiast wrócę do sprawy, czyli Donald Trump, to jest człowiek, który kieruje się zdrowym rozsądkiem, logiką. Więc on tłumaczy wszystkim, że nie jesteśmy w stanie prowadzić tego w ten sposób, że coś nakazami zarządzimy, że będziemy mieli więcej aut elektrycznych, bo my sobie tak wymyśliliśmy, nakażemy. A Unia Europejska jak najbardziej. Będziemy mieli samochody, nie mając do nich ładowarek. Firmy europejskie nie są w stanie w 30% pokryć zapotrzebowania na ładowarki w Europie. 10 milionów ton zielonego wodoru, o czym mówił mi na sesji w Strasburgu pan Daniel Obajtek, były szef koncernu multienergetycznego Orlen w Polsce. I wiele takich zielonych pomysłów z nazwy to są zielone pomysły, bo one będą generować dla nas wiele kosztów. I teraz zobaczmy, na przykład ci urzędnicy już się zapętlają w pewnej sprawie, bo z jednej strony mówią, że trzeba dyrektywę budynkową wprowadzić. Budynki mają być zeroemisyjne, w związku z tym będą droższe. Będą za większe pieniądze budowane, będzie ciężej znowu uzyskać mieszkanie, będą droższe koszty eksploatacji, a z drugiej strony wymyślają jakąś komórkę, która ma pomóc znajdować mieszkania, budować mieszkania w całej Europie. No pomieszanie z poplątaniem, kompletnie to im się nie zgadza, ale na papierze, w deklaracjach, w szumnych zapowiedziach to wszystko brzmi bardzo ładnie, ekologicznie, tylko my na to wszystko po prostu zapłacimy, a Donald Trump nie chce do tego dopuścić. No i tym optymistycznym, można powiedzieć, akcentem kończymy tę część publicystyczną w Telewizji Republika. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Łukasz Brodzik, publicysta Niedziela.pl. Panie redaktorze, szczęśliwego lotu do Polski. Dziękuję. Do zobaczenia w Poznaniu, w Polsce, w Warszawie. Do zobaczenia, a my, drodzy państwo, robimy krótką przerwę i już za chwilę wracamy do rozmowy.